Dobra, witam was serdecznie. Chciałbym nagrać taki poradnik, nie poradnik, jak ja czyszczę drukarkę 3D, jeżeli mam zatkaną dyszę i jest to przykład, który będzie leciał sobie w tle, a ja po prostu sobie nagram w formie narracji to co się dzieje i to co ja robię. Słuchajcie, pierwsze co, co zawsze robię to rozgrzewam dysze do 210-220, w zależności czym drukuję, przeważnie jest to PLA, po to aby wycisnąć ręcznie filament, chwytając za ekstruder wyciskam po prostu ręcznie, aby nitka filamentu wyszła, po to aby w trakcie wyciągania filamentu nie zrobił się czop, który zablokuje nam nitkę filamentu. Kolejny krok to jest czyszczenie za pomocą pędzelka ekstrudera, bo zawsze troszkę filamentu się zedrze w okolicach zębatki, więc trzeba to po prostu wyczyścić. Robię to po prostu pędzelkiem. Następnie, jak już wyciągnąłem filament, odkręcam łącznik rurki teflonowej. Jest to na przykładzie Crality 10 CR10S. Delikatnie, naprawdę delikatnie wykręcam, aby nie urwać gwintu w radiatorze. Trzeba to zrobić naprawdę bardzo, bardzo powoli. Czasem udaje się tą rurkę teflonową wyciągnąć, wtedy te przewody troszkę odchodzą na bok, ale w tym momencie mi się nie udało i w sumie też wiemy, dlaczego mi się w tym momencie nie udało. Ponieważ jest to czyszczenie drukarki po zrobieniu chopa, czyli po prostu roztopiony filament między hot hotendem, czyli między dyszą a rurką teflonową, zrobił się chop. Te ciśnienie. Wypchało tą rurkę do góry jeszcze bardziej, blokując ją w tym momencie na łączniku. I właśnie za chwilkę, jak to wyciągnę, to zobaczę, że tam jest kompletny saigon. I starałem się to wyczyścić za pomocą pensety częściowo udało mi się ten syf wyciągnąć a następnie walczyłem takim metalowym czyścikiem, który miałem przy Ditech A10M. Widzicie teraz ten syf jaki się zrobił. No naprawdę nawet widać kawałek tego roztopionego filamentu. Próbuję go wyciągnąć za pomocą pęsety. Za wolno wyciągnąłem rurkę teflonową. Jakbym zrobił to szybciej, to pewnie ten cały syf wyszedłby razem z tym czopem, który jest w rurce. Dodatkowo pamiętajcie, że możecie wesprzeć się filamentem. Czyli odcinamy troszeczkę filamentu i ręcznie wkładamy go do, do radiatora i wyciągamy. Odcinamy znowu, bo się roztopi. Znów wkładamy i wyciągamy. I to jest cały syf, który znajduje się przy, samym, przy samej dyszy w radiatorze, przyczepia się do tego roztopionego filamentu. I tak w kółko, w kółko, w kółko robiąc, czyli jeszcze raz wkładając, roztapia się ten filament, który włożyliśmy ręcznie, wyciągamy go szybciutko, Odcinamy zbędne i znów wkładamy, wyciągamy itd. I w ten sposób czyścimy to, co znajduje się na samym dole, gdzie na przykład pensetą nie dojdziemy. Kolejnym krokiem jest natomiast odcięcie chopa z naszej rurki teflonowej. Trzeba ten czop później po prostu. Odciąć i tu trzeba zrobić to bardzo delikatnie, ja to staram się na czymś płaskim zrobić. No tu przy Creality mam problem taki, że to jest przyklejone do tego plotu z przewodami, jest to problematyczne. Temu też wykorzystałem do tego ramę X i na niej starałem się nożykiem jak najbardziej prosto potrafię odciąć. I następnie jeszcze troszeczkę starałem się to wyrównać pilnikiem, ale nawet tak delikatnie, bardzo delikatnie, żeby to było równiu. Tkie. E, przy okazji też zdjąłem całą obudowę radiatora, tam gdzie są wentylatory, ponieważ pomyślałem sobie: a może mi się uda odkręcić po prostu dyszę i łatwiej będzie mi to czyścić. Niestety dysza z, też się zapiekła i prawdopodobnie w tej drukarce czeka mnie wymiana całego bloku, czyli hot-endu wraz z blokiem i tak dalej, No, niestety dysza się zapiekła po prostu i nie dało się jej wy, wyciągnąć. Trudno, zostawię to sobie na kiedy indziej. W tym momencie najważniejsze dla mnie było wyczyszczenie tego czopu, który zrobił się między dyszą a rurką teflonową. Dobra, no to potem przyszła pora na skręcenie tego wszystkiego w całości. Pamiętajcie, że zawsze musicie robić to delikatnie, z umiarem, z wyczuciem, ponieważ większość elementów jest aluminiowych, śruby są metalowe i bardzo łatwo zerwać gwint. Tak, to trzeba robić zawsze z umiarem. A jak nie zrobicie z umiarem, to zawsze bądźcie gotowi. Ja na przykład troszkę siły przyłożyłem do tego odkręcenia dyszy, nie udało się, ale jako, że nie mam zapasowego całego bloku, odpuściłem na razie i zapewnie, zapewne kiedyś z siłą przyjdę i rozwalę ten blok i założę jeszcze raz nowy. No i będę bardziej o niego dbał, tak, bo w tym momencie troszeczkę widać, źle zrobiłem i ten blok się zapiekł, zapiekł się tak, że nie da się nie da się dyszy odkręcić. Dobra, potem uwaga, delikatnie musicie to przykręcić, włożyć rurkę teflonową tak, aby dotykała dyszy. Ja zawsze potem jeszcze troszeczkę luzuję, luzuję ten element łączący blok radiator wraz z rurką teflonową, dociskając rurkę i dociskając po to jeszcze śrubą, dociskając się tą, tą, tą śrubą w drugą stronę tak Aby naprężyć tą rurkę, która jest w środku, no i zawsze po każdej czynności, którą robicie przy bloku grzewczym, musicie wypoziomować stół. Ja do tego wykorzystuję gotowo to oprogramowanie, które automatycznie obraca, e, ustawia w dane punkty e, dysze i po prostu mocą kartki papieru ruszając z delikatnym oporem ustawiam sobie po kolei każdy z pięciu punktów. A jeżeli dojdę do wniosku, że trzeba zrobić ponowną kalibrację, jeszcze raz pięć punktów e, sprawdzam, ale o tym razem. Wystarczyła jedna kalibracja, i wszystko się dobrze ustawiło. No i to tak naprawdę jest wszystko. Pamiętajcie, że każda mm, praca przy dyszy może troszeczkę się różnić od siebie. E, może czasem wystarczy tylko przepchanie dyszy za pomocą czyścika. Ale ja zawsze staram się wyciągnąć całą rurkę teflonową, i czasem za pomocą właśnie też zwykłego e, filamentu uciętego. Czyszczę po prostu to wnętrze, które jest w środku. W tym momencie głównym, głównym problemem był ten chop. Udało się go przepchać, udało się to wyczyścić, i w tym momencie drukarka drukuje już dobrze. Słuchajcie, to jest tylko takie w formie opowiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie, żeby roz, rozszerzył ten temat, powiększył go, może macie jakieś inne problemy związane z drukiem 3D, to po prostu napiszcie komentarz, a w, w ramach jakiejś tam wolnej chwili coś tam e, nagram. To jest takie, mówię, moje przeżycie związane w tym momencie z czyszczeniem tego Krality 10S. Ale możemy zawsze, mogę zawsze coś innego jeszcze nagrać. Wszystko zależy od Was. Ślicznie Wam dziękuję. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.